Witajcie serdecznie, moi drodzy, z tej strony Tadzi Kolekcjoner. No i co, po krótkiej, dosłownie kilkusekundowej przerwie, czas, by wreszcie otworzyć nasz pierwszy zestaw startowy. Zestaw, który zapoczątkuje naszą przygodę z kartami z edycji FIFA 365. To jest sezon drugi, przynajmniej tak mówi Łukasz M. Natomiast ja będę po prostu czytał FIFA 365 2017. No czyli kolejny, tak powiem, ciąg dalszy tejże edycji. Już zapewne nie jest to takie, no znaczy już widzieliście na pewno filmy na YouTubie niektórych kolekcjonerów, zresztą niektórych to z nich jest bardzo duża część. No ale jeszcze się to rozkręci na pewno, podejrzewam, że jeszcze więcej osób będzie mieć te filmy z tymi kartami, tak więc... No, ale dobra, mniejsza z tym. Dzisiaj była właśnie dostawa Max Collection tych starter packów nordyckiej edycji. Widzicie angielskie napisy. No i no, oczywiście Nordic Edition, czyli w tych saszetkach, w innych saszetkach dostaniemy oprócz dwóch kart podstawowych, dostaniemy także karty z skandynawskiej edycji. Było ich pełno, to przyznaję, no ale ja wybrałem takiego. Ponoć tego, co ja widziałem tutaj przez ten taką, widzicie, folię, tutaj można zobaczyć tak na oko, jakie limitki są w środku. To ja już widziałem pierwszą kartę XXL, będzie Messi. No właśnie, a to zawiera ten zestaw startowy. No a teraz przyjrzyjmy się, co jest w ogóle, z tyłu macie napisane tu dokładnie co i jak, czyli jaka jest zawartość. No i tutaj macie napisane, kurde, no mało jest tu miejsca, może tak to trzeba zrobić. Dobra, macie tu napisane Nordic Edition, New Nordic Teams Inside, czyli karty na przykład z Malmo, jakichś takich różnych skandynawskich drużyn. No, a tak to wygląda tutaj. Widzicie, dość ciemno w ogóle jest, bo zmieniłem zupełnie ustawienie. Biurko przyniosłem, tutaj przy oknie mam, dlatego pada światło naturalne z góry. Więc nie wiem, czy trochę nie jest zbyt ciemno, ale z kolei lampa to jest fatalna, zbyt razi, no nie wiem. Albo musiałbym jakoś zmienić ustawienie. Niestety nie mam takiej tej lampy, nie pamiętam właśnie jak się na nią mówi, jakoś na S. Ale taka lampa z delikatnym dotykiem, znaczy takim, no wiecie, delikatna, taka nieostra. Moje światło niestety jest ostre, chociaż nawet takiej specjalnie nie trzeba byłoby mieć, wystarczyłoby, żeby była to jakaś zwykła, normalna lampa. Tak więc no nie, ale ponieważ jest już dość późno, wiadomo, czas się skraca, dzień się skraca, jest krótszy coraz bardziej. Tak więc no musimy się dość spieszyć. Dobra, słuchajcie, tak więc z tymi lampami to już wiadomo. No ale dobra, rachciach, ruszamy. Otwieramy starter packa, ja też się nie mogę doczekać. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, czy to w tym, już nie pamiętam, chyba jednak w tamtym, nie mam plany zakupić kulę, która jest dostępna chyba tylko w Empiku jak na razie. Kosztuje ona 44,99, czyli przybliżenie 45 zł. No nie wiem, czy teraz wydam tą kasę. No nie, na razie nie miałem specjalnych planów, żeby się wybierać do Empiku, ale myślę, że kula też już wkrótce będzie. Naprawdę fajnie wyglądają te kule. Żadnej edycji jeszcze nigdy nie otwierałem takich kul, dlatego myślę, że warto byłoby ją kupić. W najbliższym czasie, znaczy w najbliższym to nie wiem, ale za jakiś czas na pewno sobie będę jakieś tutaj, no wiecie, będę też kombinował. Dobra, słuchajcie, niestety się nie przygotowałem, nie mam nożyczek. Czekajcie, czy u was to dobrze widać. Jestem właśnie tego ciekawy. Jest niestety dość ciemno, kurde, bardzo słabo, nie wiem za bardzo co zrobić. Dobra, dobra, słuchajcie, takie cięcie zrobiłem mini, szukałem lampy, na szczęście tylko na chwilę. No dobra, to kontynuujemy. Wreszcie mam nadzieję, że jest dobre oświetlenie już. Nikt mi nie będzie mówił, że razi coś czy coś. No bo faktycznie tym co się zgodziłem, chyba to pisał Jakub Tosz. Jeśli to oglądasz, to pozdrawiam serdecznie.
No właśnie, no to tak jak on mówi, no, że światło razi, faktycznie się z nim zgodzę, bo momentami razi, ale to chyba z tego powodu, że było złe ustawienie, to nie chodziło o jakość lampy. No dobra, mniejsza z tym, zobaczymy. Jak faktycznie będzie razić, to coś jeszcze z tym światłem wykombinuje. No to otwieramy. Kurcze pieczone. Sorry. Tapeta mi spada, właśnie zaraz będzie zmiana, bo wreszcie otworzymy starter packa. Będzie tutaj game board. A właśnie, jeszcze nie mówiliśmy, co zawiera ten starter pack. Czekajcie, bo muszę ustawić. O, dobra, chyba teraz jest dobrze, tak? No dobra, powiedzmy, że jest ok. No właśnie, nie mówiliśmy, co on zawiera. Tak więc, może jeszcze zanim otworzymy, to pokażę Wam, jeśli się to tylko łaskawie zmieści. Ok, dobra, udało się. No właśnie, tak to wygląda tył starter packa. Contains, czyli zawartość. 5 boosters, czyli 5 saszetek, a w zwykłym jest 6. Natomiast to jedna saszetka dużo różnicy nie robi. Przy okazji, tu są saszetki nordyckie. Przypominam, to nie są zwykłe saszetki. Tak więc, no, mogą tutaj się naprawdę fajne karty potrafić, jakieś, które nie są dostępne w zwykłych saszetkach. Oprócz tego, lepszy jakościowo album w nordyckiej edycji, i do tego ponoć chyba ma więcej stron. Tak więc, tym bardziej się opłaca gameboard, czyli taka, no, jakby gra planszowa kartami. Sorry, ale tak jak mówiłem, jestem podziemiony lekko. Dwie zwykłe limitowane karty rozmiaru takiego tradycyjnego. W tym stylu jakoś, no nie wiem. No i jedna XXL. Jedna XXL to już widziałam, będzie nią Messi. Tak więc, no, chciałbym, żeby Iniesta się trafił, bo to jest mój drugi ulubieniec. W zasadzie to teraz już jedyny, na którego mogę liczyć, dlatego że on gra w Barcelonie, czyli w klubie europejskim. Xavi już niestety gra w Al-Sadd, więc już jego nigdy niestety nie będzie na kartach. Szkoda, wielka szkoda. Więc już tylko niestety możemy wspominać jego. No a teraz jeszcze to prawda, no Iniesta też już kończy swoją piękną karierę. Już idzie na emeryturę powoli. No ale jeszcze na jego można liczyć. Tak więc jeśli mi się nie trafi ani w starter packu, ani w kuli, którą jeszcze nie wiadomo czy kupię, to sobie wezmę, po prostu zakupię osobno. Karty ponoć limitowane, takie pojedyncze kosztują w zależności, różnie, w zależności, nie wiem, od częstości wpadania, czy coś takiego, ale 9 zł to chyba jest minimum. No ale sobie kupię kiedyś, jeszcze nie wiem. No ale może tu zostanę, choć w to wątpię. Kurde. Czy jak zwykle musi spadać ta tapeta? Kurczę, pieczone, dobra. Dobra, lecimy z tym koksem. Wreszcie otwieramy naszego starter packa. Czy się uda nam tak to otworzyć? Właśnie się zastanawiam, czekajcie, jak to otworzyć. O, i pięknie, wychodzą karty. Jest superowo. Mamy edycję FIFA 365. Oczywiście te to już są tylko wspomnienia, czyli te już się kompletnie, no, nie liczą. A właśnie, co do tej edycji Champions League 14-15. Zadał mi pytanie Dominik i Oluś TV. Przy okazji serdecznie pozdrawiam. Wierzę, że ten filmik wreszcie obejrzycie. Tak więc, no i do tego, ile mam kart. Zostało mi chyba już 11, ale ponieważ już chyba mało kto zbiera. Mało kto już ma tą edycję, przynajmniej tych osób, z którymi mam w kontakcie. To nie wiem, co z tym kompletem. No ale przy okazji wiemy, jak one wyglądają, te karty. Tak więc, no, o, komplet to już trudno. Ale czas na nowe. Że tak powiem. Dobra. Mamy 5 saszetek, tak jak widzieliście tam z tyłu. Na załączonym obrazku właśnie było napisane zawartość. I tak, mamy saszetki. Wow. Proszę bardzo, i to z kim? Każda partia, każda jest osobna. Każda jest różna. Tutaj mamy, nie wiem, z Ronaldo czy z Rodriguezem. Tutaj mamy z Schweinsteigerem czy z Buffonem. No nie wiem, jak ja będę to czytać. Chyba będę czytać. O, dobra, to jest troszeczkę z Rodriguezem. To jest z Buffonem. To jest z Lewandowskim. To jest z jakimś zawodnikiem z Kopenhagi. No i właśnie
Będą takie też karty do dobycia w dzisiejszym unboxingu, bo Kopenhaga i wiecie jest Danii. A Dania jest Skandynawią, więc to jest klub skandynawski, więc no takich kart nie zdobędziesz z tą drużyną, nie zdobędziesz zwykłą saszetkę. No a tu jest jeszcze ta saszetka z Milikiem. Tak więc tym się różnią te saszetki. Co prawda to jest jakaś niby lepsza wersja tych zwykłych saszetek, więc to też nie jest jakaś wersja taka normalna, normalna, tylko jakaś tam drobniejsza, że tak powiem, bardziej szczegółowa. No a to są nordyckie, które kosztują 4,15 zł, przynajmniej u Max Collection. Nie wiem jak u innych. No ale o ileż tam kilkadziesiąt groszy są droższe od tych zwykłych. No i mamy limitki. Oczywiście tak jak mówiłem, dużą jest Lionel Messi. Bardzo fajnie te limitki wyglądają. Widzicie, takie złote. Fajnie się błyszczą. I fajnie pachną. Pachną świeżością zresztą. Limitki duże nie zawierają kodu kreskowego. Tylko czekajcie, bo te limitki jakieś są dziwne. One wydają mi się mniejsze niż te takie XXL. One są kurcze mniejsze. Ale nawet fajniejsze, powiem wam. Nie są aż takie wilgachne. Tylko takie jakoś dość no, symboliczne. Takie, no, że tak powiem, z mózgiem zrobili, z głową te limitki. Bo przynajmniej je widać jakoś w kadrze. W miarę nie są one takie wilgachne. No, bardzo fajnie pani mi zrobiło. Bardzo im się udała ta edycja, uważam. Ta więc limitowana edycja Lionel Messi. O, i czekajcie, bo mamy jeszcze trzy limitki. Ja myślałem, że to są dwie, a to są trzy limitki. Czy to jest, nie jest pomyłka, słuchajcie? Ha! Nie no, chyba dwie tam były napisane. O co chodzi? Ha! Trzy limitki, czy to nie jest pomyłka? Kurde, nie no, ja muszę zobaczyć. Nie, tu limited edition card i jedna duża limitowana, czyli powinny być trzy karty w sumie, a mamy, ha, mamy trzy małe, czyli jest pomyłka, co ja wziąłem, no chyba pomyłka, no nic innego to mogło być, nie może być. No właśnie, no i pierwszą z tych trzech kart jest Carlos Tevez, Boca Juniors, sorry za wymowę. Tutaj mamy Schmeichela z Leicester City. I kolejnym jest znowu, widzicie, Messi, czyli niestety nam się nie udało zdobyć, no ale trudno. Tak jest, fajne limitowane karteczki na początek. No i album, to przede wszystkim. O, i gameboard. Gameboard, fajna plansza do gry. No i zmienia nam się od tej pory tapeta, ha, ha, ha. No i elegancko, jedziemy z tym koksem na nowo, tym razem już nie będziemy cofać się do przeszłości, tylko na nowo. Czas najwyższy otwierać paczuszki. To jeszcze limitki pokażę, dobra, już taki nie będę. Messi. Aj, właśnie nie zwróciłem uwagi, czy te limitki mają, a mają kod. Tak więc może każdą po kolei kody. Tu jest, mamy limitkę do Messi, proszę bardzo. To jest pierwszy kod. Teraz kod do Schmeichela. Jakoś tak wolno to chwyci. Ale nic, dobra. Dzisiaj mam aż taki wypad. Przynajmniej ja mam taki wypad, że no możemy sobie pozwolić na długie nagrywanie, tak myślę. I tu ostatnio naszą kartą jest, moim zdaniem, pomyłkowo, no bo w pisie było napisane, że dwie limitki małe i jedna duża, a są trzy limitki małe. Tak więc wydaje mi się, że to są, to jest błąd, po prostu błąd. Jakby co, to mi napiszcie, bo ja jeszcze chyba tak bardzo zorientowany nie jestem. To na razie taki pierwszy mój zestaw. No i to jest limitka, kod do limitki z Tevezem. Okej, okay, dobra, to lecimy, bo już dość długo nagrywam. Długo tu siedzę, tak więc lecimy. Pierwsza saszetka. Jaką by to sobie otworzyć? Może z Rodriguezem? Bez znaczenia, dobra, lecimy. Saszetki oczywiście w tych zestawach nie zawierają kodu kreskowego. I otwieramy. Nie będę, znaczy będę oszczędzał saszetki, dlatego nie będę
ich tak ciął energicznie. No i widzicie, New Nordic Teams Insight. No i można to po tym poznać, że skoro saszka nordycka, to tutaj napis w końcu macie. W taki sześciokąt, daje się tak, sześciokąciki takie tutaj, 2017 w rogu macie napisane i Nordic Edition na czarno. Także macie tutaj końcówki czarne, więc po tym możecie rozpoznać, że tak prezentują się saszetki z nordyckiej edycji. No i jakie karty są do trafienia, to nordycka edycja, przypominam, więc trochę się wyróżnia od tej normalnej. Do zebrania jest 441 kart, standardowe karty, czyli bazówki to 240, oczywiście są one w każdej saszetce. Tyle jest fansów, no i tak tutaj wygląda, tyle fansów jest, właśnie jest to taka edycja, gdzie jest po raz pierwszy mniej, pierwszy raz tak jest tutaj mniej kart tych edycji specjalnych, ale fajnie właśnie zrobili, bo one są złote i takie no nie naczapane, jak to mówię, jak to mówiłem już kiedyś, nie jest aż tak naciapane jak w tej starszej edycji F35. Na tych kartach, naprawdę super wyglądają. No i zdecydowanie najrzadszą kartą, przynajmniej tak normalnie, w tych normalnych startkach, będzie do zdobycia karta Rare. Czyli jak sama nazwa po angielsku rzadka. Jest ich tylko 9 i może się ich trafić 1 na 25 paczek. No a tu już, ponieważ to saszetka nordycka, to tu mamy jeszcze w spisie saszetki, karty nordyckie. I jest ich 18, trafia się 1 na 5. Tak więc dość często się trafiają. No a tutaj także mamy inne, Gold, Power Up i Multiple. Dobra, no to żeby już tak nie gadać, tam i zresztą zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Pierwsza taszetka z Rodriguezem. Dawno nie było tych kart, a szczególnie jeszcze takiego wypasu. Wreszcie mi się zachciało na szczęście zbierać karty. Jeszcze do tego powróciłem. Pierwszą kartą specjalną jest Edinson Cavani, tam chyba z tyłu będzie specjalna. Są przemieszane te karty. Dlatego pierwszą naszą kartą specjalną, znaczy może teammate'em, pierwszą w ogóle kartą w tej edycji jest Edinson Cavani, teammate. O, i proszę, karta nordycka. No, zresztą to nic szałowego, jeśli kupujesz paczkę lub bądź jakikolwiek zestaw nordyckiej edycji, to dość często padają ci te karty, bo 1 na 5 paczek. Tak więc mamy kartę nordycką, moi drodzy, super, Göteborgu, Sören Rijks, chyba tak to się czyta, Julian Weigl, Borussia Dortmund, czekajcie, dobrze widzicie? A, i czy te bazówki też zawierają kod, ale one są raczej niezbyt warte, jeśli już to jeszcze te nordyckie, ale to jeśli już to poprosicie, to może w którymś tam odcinku pokażę. Dobra, i tutaj też są w ogóle karty... reprezentacyjne, Renato Augusto, Brazylii. O, i tu mamy karty specjalne. O, tu macie, widzicie, Smolinga, tego, który miał być jako pierwszy. I tą kartą, uwaga, i pierwszą kartą specjalną jest Juan, czy też Juan. To nie jest hiszpański, znaczy to nie jest Hiszpan, tylko to jest Brazylijczyk, tak więc, no, wydaje mi się, że się czyta Juan. Tak bardziej po francusku. No i jej pierwszą kartą jest właśnie gracz Flamengo. I to na karcie fans. Fans favorite. Fans. Widzicie. No właśnie. Więc to jest pierwsza karta. A właśnie na ile można tutaj... A, fans. 1 na 2,5 paczki. No, czyli bardzo łatwo trafić. Fansy bardzo łatwo. A i w ogóle ile jest? Wow, 84. Tak więc fans to jest, można powiedzieć, nie. I to jest pierwsza karta specjalna. My ją chyba sobie w ogóle położymy, bo nie ma tutaj miejsca. Słuchajcie, ja jestem też naprawdę nieokrzesany, ale zapomniałem, że przede wszystkim ten zakup był z tego względu, że wybił właśnie, w zasadzie, bo to jest nowy odcinek, ale wybił mi, słuchajcie, 300 film, tak? Już 300 filmów mam w mojej historii. Jeszcze wszystkie oczywiście nie przysłałem, dlatego jestem w trakcie przysyłania tych starych filmów, stąd wyszedłem z tą propozycją, żebyście zobaczyli, jak wyglądały moje stare filmy też. Nie są oczywiście moje idealne jakieś, wiadomo, bo to z czasem się zmienia. Tak więc, a teraz ten film to jest numer 301, tak więc naprawdę z tego względu sobie zakupiłem. Kolejna saszetka, tym razem saszetka z tym zawodnikiem, z tym Murzynem, że tak powiem. Wyrażę się nieelegancko. Miejmy nadzieję, że się poprawi, bo fansy są dość częste z tego, co widziałem.
A i w ogóle tutaj mogą, słuchajcie, być puste przebiegi. W Champions 14-15 właśnie tak nie było i to było fajne. Chociaż jakieś takie, no, niezbyt warte karty specjalne były, ale nie było prostych przebiegów, czyli bładówek nie było. No a tutaj niestety taki jest. No ale trudno. No, na razie nam się nie przytrafi, to najważniejsze. Tą saszeczkę zapoczątkował nam Max Meyer z Schalke Gelsenkirchen. Tutaj mamy Janika Ferreira Carrasco z Atletico Madryt. Adrian Silva ze Sportingu. Właśnie za dwa dni ma być pierwszy mecz grupowy Ligi Mistrzów. No, oby Legia się nie skompromitowała z Borussią. No a kiedyś będzie z Realem też w ogóle. No dobra, już ponieważ jesteśmy w temacie dziś bardziej kart organizacyjnych, to ja już nie będę przenosił na futbol, taki świat futbolu, że tak powiem. To tutaj mamy kartę reprezentacyjną. Dawid Ospina, bramkarz Kolumbii. Zarazem też kapitan, z tego co widziałam, mamy Świeciaka jakiegoś fajnego. O! Tak więc może najpierw od tej zacznijmy. Jest to Defensive Wall! Proszę Państwa, o co chodzi tutaj w Defensive Wall? Właśnie, to są karty ekstra. Czekajcie, karty ekstra, ich tutaj nie ma na spisie, co prawda. Zobaczmy, czy tutaj w tych zwykłych są. Też nie ma. Właśnie, co to są za karty ekstra? I to w dodatku mamy karty ekstra z norweskiego klubu. Jakiegoś, nie wiem, a Rosenborg. O, to ta karta może być warta, no, fajny traf na początek, powiem wam. Całe szczęście w którymś tam dniu robiłem sobie porządek z kartami. No i tutaj zostawiłem sobie folijki, właśnie pamiętając o tym, że będę robił tutaj unboxing. Tak więc na szczęście nie muszę tracić czasu, ale kurczę, fajna karta. Podejrzewam, że dość dobra, bo to jest też Nordic Edition. Jeszcze nie wiem, ale jak otworzę więcej sobie saszytek, to się dowiem. Czy tu w ogóle mieliśmy kartę jakąś nordyckiej edycji bazową? Chyba nie. W pierwszej były bazowa, ale w tej już nie. A właśnie, może te bazowe jako... Ponieważ to jest Nordic Edition, to sobie też wyróżnimy i damy jako kartę specjalną. No, a tą kartą z tyłu, to też bardzo fajna karta. Co prawda nie jest to nordycka, bo widziałem, ale to jest karta Power Up. Jedna na 5 taszetek, też dość częsta. I jest nią, moi drodzy, ha, 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 to jest dla fanów Realu Madryt, Cristiano Ronaldo. Proszę bardzo, Goal Machine. Właśnie, bo to takie trochę inaczej podzielone, Power Up, ale jeszcze są jakieś bardziej szczegółowe rodzaje kart i to jest m.in. Goal Machine. Jest pełno właśnie Goal Machine'ów z Luisem Suarezem, bardzo wiele osób właśnie nie miało, z Messim, no a ja zdobyłem z Ronaldo. Tak więc, tu Messi był na limitkach, to teraz mamy Ronaldo w saszetka. No i też na tle. Tak więc fajna karta kolejna, Power Up. No tu już lepsza saszetka, zdecydowanie lepsza, bez porównania, bo tam mieliśmy fansa dość częstego. I co, dostałem jeszcze takie trzy saszetki. Od której tutaj zaczniemy? Może Lewandowski po kolei. Dobra, trzecia saszetka. Jesteśmy w połowie. William Carvalho. O, i proszę, mamy złotą kartę. Super. Gold. Czy goldy są rzadkie? Nie. Wręcz przeciwnie, są bardziej częściej się trafiają niż te power-upy, bo tutaj mieliśmy jedną na 4,5 paczki, natomiast power-upa mieliśmy jedną na chyba 5, tak? Tak, zgadza się, jedną na 5. Tak więc super karta, jest to FIFA Under 17 World Cup. Jakaś młodzieżowy puchar młodzieżowego turnieju. No fajnie, na razie takie fajne karty nadobywamy. Szczególnie jestem zadowolony z tej nordyckiej specjalnej, bo tak jak mówię, ona może być dość warta, tym bardziej, że to jest karta ekstra. Tak więc, no, skoro ekstra, no to ekstra trafy. No, a tutaj mieliśmy takie bazówki. Sturaro, Okazaki z Leicester, Malmo i Paris Saint-Germain. No, a właśnie, co w ogóle sądzicie na temat wyglądu tych kart?
Mi się dość podobają. Moim zdaniem są lepsze niż Wrot do Euro, bo to one, widzicie, też są z takim obramowaniem. Teraz mam troszeczkę z bufonem. No ale są lepsze, jakoś lepiej to zrobili, nie wiem czemu. Tak uważam przynajmniej ja. Mi się naprawdę podoba. Niestety ta edycja, no, wada jest w tym, że niestety jest ona dość świeża, a skoro jest dość świeża, no to nic innego jak droga. Później oczywiście jak po jakimś czasie te edycje, jakoś na przykład, nie wiem, po ponad roku już zdecydowanie wiadomo, opadły emocje, że tak powiem, już nie ma takiego szału, nakręcenia, to wtedy zazwyczaj wielka wyprzedaż. Są naprawdę tanie te karty, tak jak z update'a teraz, za naprawdę grosze są te szybki. Tak więc, no, niestety teraz są drogie, ceny są tradycyjne, tak więc nie wiem, czy często będziecie te karty widywać u mnie. No, ale mamy okazję się nacieszyć, przynajmniej, że tą chwilą, ale jeszcze będziemy mieć przecież też inne edycje, tak więc, no, zapraszam na te odcinki, naprawdę będzie ciekawie. Tutaj mamy kartę reprezentacyjną, czyli Bastian Schweinsteiger. O, i mamy Fans. Fans. Karta Fans. No, czyli taka karta, taka sobie. Tutaj mamy Flamengo, São Paulo, Schalke i... O, super. Karta z norweskiej ligi, Molde FK. To jest karta nordycka. Kolejna nordycka, ale jest bardzo fajnie. Chyba się opłaca, kurczę, jednak nordyckie są wszystkie kupować. Szkoda, że nie kupiłem zamiast tych zwykłych. No ale tak dla porównania, tak jak mówię. No i patrzcie, już ostatnia sarzetka. Gdybyśmy kupili zwykłego starter packa, jeszcze jedna by nam dostała, czyli dwie byśmy aktualnie mieli. No ale co tam. Przynajmniej tutaj mamy nordyckie karty. Szczególnie z tej jestem naprawdę zadowolony. Super karta. Jest to karta ekstra. No i ostatnia ta szeteczka i podsumowanie dzisiejszego dnia, no a jutro pewnie będą kolejne unboxingi, ha! To jest odcinek numer 301, tak więc odcinek, który rozpoczyna nam kolejną setkę, no nawet nie dowierzałem, że do setki, do kolejnej setki dobijemy. No miejmy nadzieję, że do odcinka numer 400 także dobijemy. O matko, jak dziwnie wyszedł tutaj ten Courtois. Kolejna karta reprezentacyjna. Bardzo dziwnie, jakby był jakiś napompowany w środku. Jak z bajki. O, i fans Pique. O, fajnie, fans z Barsy. Ale loga nie trafiamy, słuchajcie. Tutaj to prawda, logo nie mieliśmy w spisie, ale one się jakoś też tak właśnie... Coś tam jeszcze jest. Tu jest jakby, można powiedzieć, jeden gatunek karty i w tym gatunku jest jeszcze kilka rodzajów. Tak więc... No loga na razie nie zdobyliśmy, szkoda. No, o proszę, mamy kartę dość słynnego, no gwiazdowskiego, wręcz jednego z najlepszych na świecie klubów. Bayern München. Douglas Costa. O, i proszę, kolejna karta z Göteborgu zresztą. Kolejna karta nordycka. Gustav Engvall jakiś tam. Kolasinac, Schalke. O, i kolejna karta specjalna, tym razem też z Molde, czyli dwie z Molde i dwie z Göteborgu, no super. A cztery bazówki mamy na teammate, czyli na bazówce. No dobra, moi drodzy, tak więc tyle zdobyłem bazówek, chyba, o ile się nie mylę, żadna z nich nie była powtórką, tak więc fajnie. Fajny starter pack mi się podobał. W ogóle zwariowany jakiś, bo ponoć był błąd. Trzy karty, miały być dwie karty limitowane małe i okazało się, że były trzy. Oprócz tego jeszcze cztery bazówki nordyckie. Jeszcze power up Cristiano Ronaldo. Mówię o tych kartach, których jestem dzisiaj najbardziej zadowolony. No i przede wszystkim karta ekstra. Defensive Wall. Chyba ta karta, wydaje mi się, ona jest z nordyckiej edycji. Ona chyba nie jest dostępna w zwykłych paczkach. Tak więc, no z niej się szczególnie cieszę. Z niej się szczególnie cieszę. Tym bardziej, że nie dość, że jest ekstra, to jeszcze nordycka. No dobra, mi się bardzo podobał unboxing. Myślę, że warto było kupić tego starter packa. Przynajmniej dowiedzieliśmy się, co jest i co i jak. No a tak jak mówię, za jakiś czas kupię sobie kulę. Mam nadzieję, że będzie w Empiku jeszcze wtedy, kiedy kupię. No nie jeszcze tak dokładnie, kiedy kupię, bo na razie nie planuję się tak wybrać oficjalnie do Empika. No, tak więc bądźcie na bieżąco. Jak będziecie na bieżąco, to oczywiście subnijcie mój kanał. Jak się podoba film, to łapka w górę, nie klikajcie oczywiście. No a jeśli tak jak mówię, jeśli chcecie być na bieżąco, to subujcie kanał. Będziecie przynajmniej aktualni, tak jak
Sama nazwa mówi na bieżąco. No a jakby co, na Facebooku, także będę wam coś tam mówił, jakby były jakieś zmiany. Dobra? Dobra, to dzięki za uwagę. Na razie nie wiem, nie zamierzam się z nikim wymieniać. Tak więc zapraszam na kolejne odcinki. Heja, dzisiaj naprawdę było szaleństwo.